Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Witam Was. Dzień dobry. Jest to dla mnie zaszczyt być tutaj. Dziękuję za zaproszenie. I miałem tutaj taki mały coaching, że to ma być z happy endem historia. Więc zacznę od tego, że żyję. Że tu jestem. A wszystko, o czym będę... A wszystko, o czym będę mówił, no to ma służyć ku temu, żeby przekazać jakąś wiedzę, która posłuży wam, nam, ku temu, że jak się wam coś takiego przytrafi, to jak się zachować i tak dalej. Także potraktujmy to jako historyczną przeszłość o wartościach aktualnych na dzisiaj. Ci, którzy mają tam trochę mniej niż 30 lat, to dla nich to będzie historia tak jak bitwa pod Grunwaldem, dawno, dawno temu, prawda? Czy nie wiem, husaria pod Wiedniem. Ci, którzy są trochę starsi, to są bardziej zorientowani, ale zacznę od początku, tak żeby... Urodziłem się w Polsce, w Wałbrzychu, takie fajne miasto. Tam jest złoty pociąg teraz, znaczy miał być, ale nie tam, gdzie go szukali. Komunizm, tata był pastorem kościoła zielonoświątkowego, czyli protestanci, ale był też prezesem SPOŁ-em. To był taki paradoks, bo jak można być pastorem i nie należeć do partii i być jakimś tam menadżerem. No ale na prowincji to takie były zwyczaje, że jak już nie było nikogo, to tolerowano tych, którzy są, więc on sobie tam działał gospodarczo. Ja wyrastałem w rodzinie, gdzie cały czas były afery. Ja w ogóle się urodziłem w aferalnym świecie, bo to było tak, że wyrzucili wszystkich z zakładów mięsnych, bo kradli, no to trzeba było kogoś, kogo później też trzeba wsadzić, bo też sobie nie da rady i to był mój ojciec. Akurat sobie dawał radę i potem kradli w zakładach, które produkowały wódkę. No i on awansował tak po prostu, aż do prezesa SPOŁ-em. I w końcu tuż przed upadkiem komunizmu, no to już było za dużo, tam były jakieś naciski, bo zgniło 10 kilo mięsa w lodówce w Kudowie, zdaje się. I to była afera, prawda, taka, że prezes nie dopilnował, że 10 kilo zgniło. Ja to mówię po to, żebyście się cieszyli, że już nie żyjecie w tych czasach, że za 10 kilo mięsa nie ma afer dzisiaj. No i w każdym razie poradziłem mojemu ojcu, żeby się w ogóle zwolnił, bo albo umrze jako prezes SPOŁ-em, albo będzie żył jako były prezes na emeryturze. Ja zacząłem studiować medycynę w 1978 roku. Wcześniej się interesowałem fizyką jądrową, teoria wielkich liczb i galaktyki, w ogóle wszystko. Tylko w 1978 roku być inżynierem i produkować bomby atomowe to był głupi pomysł. Więc pomyślałem, że idę na medycynę. Poszedłem na tę medycynę. Uczę się. Głęboka era komunizmu, które niektórzy pamiętają, niektórzy nie, bo się urodzili trochę później. I zostawało człowiekowi tylko marzenia, że pewnego dnia coś zrobię, będę biznesmenem. Wtedy to było nielegalne, to taki był geszefciarz, prawda, lody produkował i to takie było socjalnie na marginesie. No ale jako lekarz mający kontakty z całym światem poprzez swoje środowiska, tak sobie myślałem, że pewnego dnia będę zarabiał pieniądze. W tamtym czasie zarabiałem $30 na miesiąc. To było takie marzenie, $30. I teraz co będzie, jak będę zarabiał $100? Tak marzyłem o tym, rozpisałem sobie, że jak będę zarabiał $100, to już będzie dobrze. To już będzie 3 razy lepiej niż jest, tak? A jak 200, to sobie zatrudnię asystenta. No bo jak się rozwija biznes, to jest człowiek i asystent. I jak się nauczę tej interakcji ja i drugi jakiś facet, który mi ma pomagać i będziemy wiedzieli, o co nam chodzi, to potem zarobimy pieniądze na trzeciego faceta i tak się będziemy rozwijać. No i sobie tak rysowałem te swoje wizje dosyć abstrakcyjnie wtedy. Pracowałem na ginekologii najpierw, bo dostałem stypendium jako ginekolog. Ale wytrzymałem tam 3 lata i się przeniosłem na laryngologię. Po prostu by było trochę łatwiej. Znaczy, nie o tym myślę. Nie było tych porodówek, krzyków, tego stresu. Czasami się budziłem w nocy i mówię, Boże, gdzie ja jestem? Takie zaburzenie czasoprzestrzeni po 48 godzinach dyżuru. Czy to jest szpital, czy mój dom? Kto tu leży obok mnie? I w ogóle mówię, nie, koniec. Muszę się ustabilizować od 8 do 2. No ponieważ tam tak nudno było na tej laryngologii, więc sobie siedziałem i rysowałem, co by było, gdyby, nie wiem, coś się zmieniło i raptem ja bym mógł zarobić sobie na te $100. Narysowałem plan, że jak będzie 1000, to już w ogóle będzie ekstra. I w swoich wizjach doszedłem do 2500 dolarów.
to był taki maks i powiedziałem, tu wystarczy, bo to już jest, zaczynam się bać tego poziomu napięcia, bo im więcej pieniędzy, to jak ja sobie z tym dam radę, no i założyłem firmę. Firmę założyłem, nazywała się Conqueror. Dlaczego Conqueror? Bo dostałem w prezencie papier taki fajny firmowy i tam było napisane Conqueror, więc od razu mam brand. W związku z tym, jak już mam papier za darmo, to jest nazwa firmy, która oznacza zwycięzca, czyli ja już mam firmę Conqueror. Przyjaciele z Holandii mi pomogli, to już takie czasy liberalne były, że już można było myśleć o firmach i nie pójść siedzieć, więc mamy tą firmę Conqueror i zaczynamy handlować. I pierwszy, pamiętam, to było 12 suszarek, nie wiem, 30 kurtek i tak sobie siedziałem po nocach i przed Nowym Rokiem trzeba było rozliczenie zrobić. No to tak siedzę, jak ja to rozliczenie zrobię, prawda, bo no nie było tak jak dzisiaj, że są księgowi, prawnicy, to byli ludzie z innej epoki, oni się czymś innym zajmowali niż tam uczeniem się, jak się księgowość robi. No i tak składałem to do kupy, jakieś podatki, tutaj faktura, co to jest faktura, o Boże. I takie były początki wtedy. Także dzisiaj macie łatwiej, bo jedni od drugich się możemy uczyć, a wtedy to się nie było od kogo uczyć. Człowiek musiał stwarzać tą rzeczywistość, no i stwarzaliśmy tą. Także to była moja taka pierwsza startupowa transakcja, w której stwierdziłem, że to jest, życie jest ciężkie niestety, bo tak jak tutaj widzicie ten biznes na ścianie, to nie wiadomo, o co chodzi, prawda? Bo jak jest ginekolog, to wiadomo, o co chodzi. Pacjentem jest przeważnie kobieta, tematyką zajęć jest przeważnie patologia tam różnych rzeczy, ale biznes to mogą być lody, to może być Huta Katowice, to może być wszystko, co to jest biznes, jak się tutaj wszczelić i wyspecjalizować. Więc zajęło mi to trochę czasu, że w zasadzie nie ma sensu odpowiadać sobie na to pytanie, trzeba zarobić na te 100 dolarów, prawda? No bo jak się ma jakiś cel w życiu, to warto do niego dążyć. I tak sobie zarabiałem tu i tam i w końcu przyszła ta słynna transakcja z kawą. A, jeszcze jedno. Powiedziałem, że jak zarobię 15 tysięcy dolarów, to już do końca życia nie będę pracował. Bo prosty rachunek, w Pekao S.A. 10% na rok, podzielić mam 100 dolarów. W związku z tym po miesiącu jakaś tam transakcja, ktoś mi daje pieniądze. Był premier Wilczek, taki słynny, znacie go, tak? On był znany z jednego, że najwięcej urzędników wyrzucił ze swojego rządu. I było takie powiedzenie, kto straci pracę, znaczy kto zostanie, kto jest niższy od premiera. Także wszyscy mieli małe szanse, bo on był dosyć niebieski. Wyrzucił 80% urzędników, pozmieniał wszystko. Nowa ustawa, że ja mogę włożyć pieniądze, je za godzinę wyciągnąć, dostać różową kartkę, tak się nazywało, takie potwierdzenie, wyjechać, przyjechać, jakiś tam liniowy podatek. Nic z tego nie rozumiałem po prostu, bo to było zbyt skomplikowane. Ale pojechałem, przywiozłem ten towar, zarobiliśmy 30 tysięcy dolarów. I tu powstał problem, bo musiałem fakturę wypisać, a ja nie wiedziałem, co to jest faktura. No i wtedy mój przyjaciel Bogusław Baksik się gdzieś tam nawinął, on już tam robił biznes i wiedział, jak się fakturę wypisuje. Mówię, chłopie, przyjeżdżaj, wypisz mi tą fakturę, dam ci 50%. Uważam, że to był dobry interes, prawda? Nie, no tak jak w fizyce, to jest 0,1, albo zarobię, albo nie zarobię. No to jaka różnica, ile przy tym kosztów będzie, a przynajmniej... No i przyjechał z Warszawy do Wałbrzycha, pamiętam, w 2 godziny 80, także w tamtym czasie się jakoś szybciej jeździło. Dzisiaj jakoś tak, nie wiem, 4 godziny mi to zajęło ostatnio. Dojechał i pieczątka, faktura, zrobiliśmy, 15 tysięcy dolarów zarobiłem. I mi się to przypomniała, taka moja wizja, to czy pracuję już dalej, czy jeszcze nie? I wiecie, tu jest takie coś, że w każdym z nas jest taki moment, że musimy podjąć decyzję. Ale musimy wiedzieć, jaką, o co nam chodzi, nie? Więc tak sobie myślę, no i on mówi, wiesz co, masz tego Rolexa, masz tu samochód, potrzebuję kogoś takiego jak ty, żebyśmy tu szybko rozwijali ten biznes, no i tak się zaczęło. Tak się zaczęła moja przygoda z biznesem i koniec przygody z ginekologią i laryngologią. I teraz tak, to jest na razie pozytywna opowieść. Więc ja mam wizję, jestem biznesmenem, dzisiaj stoję obok was, a tutaj, o, jest, działa, dobrze. To jestem ja dzisiaj, gdzieś tam, w 2015. I w zasadzie muszę się cofnąć trochę w czasie, retrospektywnie do siebie w tamtym okresie. No, moda była super, jak widzicie. Okulary porządne, na deszczową porę. I jako prezes nowej firmy, o której nie wiedziałem nic, wiedziałem, że tam trochę ludzi pracuje i że musimy ją rozwinąć. No to jak rozwijamy, to taki model trochę jak bomby termojądrowej, bo po co robić to samo, mieć to samo i za rok mieć te same problemy, jak możemy iść geometrycznie do góry.
Więc teorie wielkich liczb, które tam sobie studiowałem, zaczęliśmy stosować w praktyce. I właśnie tu jest Tu Amigos, ta jest firma Art Be or Not to Be. Za tą kijankę, nie wiem kto ją wymyślił, ale fajna jest w sumie. To było nasze logo właśnie, takie branding, nie? Coś wymyślmy, żeby było inne. No i ta firma powodowała, że człowiek wstawał rano i myślał, że świat jest piękny wokół i że sky is the limit, nie? To takie pozytywne okresy były w naszym życiu. Firma rosła, rozwijała się bardzo intensywnie, bo już po 24 miesiącach mieliśmy ponad 3000 firm w 50 krajach, 13 biur, 500 osób. Jak zawsze przyjeżdżałem skądś, to jakieś nowi wiceprezesi się pojawiali. To było takie odkrywcze zjawisko. 400 menadżerów, których wcześniej wyrzucono z jakichś dużych firm państwowych, no to pracowali u nas. I w sumie w holdingu, jak dzisiaj wiemy, ponad 150 tysięcy osób. No i to wszystko był obrót 22,5 miliarda dolarów w 2 lata, od zera. Także teoria wielkich liczb zadziałała. To tak w skrócie, prawda, bo co tam będziemy wchodzić w szczegóły, jak to było i gdzie to było. Jakieś tam aktywa się pojawiły, transformacje i to po prostu trudno było za tym wszystkim nadążyć. Ja w pewnym momencie tak sobie siedziałem wieczorem i tak to mnie przygniotło, że już to w zasadzie jest koniec, bo to będzie koniec przyrostu. Bo jeżeli błąd statystyczny dowolnej działalności jest 10%, to 10% od... Nie potrafiliśmy policzyć już, jaki jest obrót tych firm. Jak się to wszystko rozwija? Gdzie to wszystko się kończy? Gdzie jest ten horyzont? W związku z tym ilość błędów, które ludzie popełniają, te właśnie tam osoby zajmujące się tym i tamtym, za które ja odpowiadam, jest po prostu w tym momencie astronomicznie wysoka. To tak jak ten most w Chinach, taki widziałem, taki wysoko i szkło, nie? I tak się fajnie po tym chodzi, niektórzy się czołgają, takich na linach ściągają, widziałem. Jest to zawrót głowy. Po prostu po raz pierwszy się wtedy wystraszyłem, że rozwijać coś i stracić nad tym kontrolę, to jest równy wyrok śmierci. No bo ja nie wiem, co mi grozi. Nie wiem. Po prostu będę wiedział za 2 lata, jak mi pani Zosia zrobi bilans, ale zrobić bilans z czegoś takiego, po prostu nie było narzędzi, nie było ludzi, nie było nikogo. I w tym momencie zaczął się problem. Tu jest jakiś tam wykaz tych firm, które były w branży, nazwy, udziały i tak dalej, takie tam normalne życiowe historie, za które człowiek odpowiada. Dobra, to później. Bo to będzie już ta koniec dobrej opowieści. I raptem coś się dzieje. Coś się zaczyna dziać po wszystkich tam. Oczywiście, a dzisiejszy temat to są kontrole, zdaje się. Więc pojawiają się tu kontrole, no bo jak ktoś coś robi, no to kontroler ma to zadanie, że jest częścią życia biznesmena i zaczyna się aktywować, prawda? Jak nic nie robimy, to kontroler nie ma co kontrolować i to jest rada, że jak ktoś nie chce mieć do czynienia z kontrolami, to najlepszą regułą jest robić nic. Tu mi się przypomniał taki kawał, jak jeszcze pracowałem na ginekologii, że przychodzi pacjentka i mówi, jaki jest najlepszy środek antykoncepcyjny. Ktoś mówi szklanka wody, a ona mówi przed czy po, a lekarz mówi zamiast. Po prostu nie robić nic, nie ma kontroli. Robi się cokolwiek, wchodzi się w świat kontrolerów, bo to jest taki system, w którym żyjemy. Także nie ma złych i dobrych modeli, są tylko modele, które należy zawsze poprawiać, ulepszać, żeby na samym końcu, o tym powiem, model był optymalny dla takich ludzi jak ja i wy. Że człowiek powinien wiedzieć, że jak zrobił krok lewą nogą w prawą stronę, czy tam w lewą stronę, to jest dobre, a jeżeli zrobił prawą w prawą, to jest złe. Prawo powinno bronić nas przed naszą niewiedzą, przed tym, że zrobimy błąd, za który potem musimy odpowiadać. I jak jeździmy samochodami, to mamy 4 rodzaje znaków drogowych. Ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne i coś tam jeszcze, tak? I jak się złamie znak, no to wiadomo, co za to grozi. Jest paragraf, są punkty i tak dalej. Natomiast w biznesie to niestety, ponieważ to jest tak strasznie rozwojowa historia, że system kontroli i system monitoringu nie nadąża. I w tym momencie
należy sobie zdać sprawę z tego, czy się już nie jedzie trochę za szybko. Czy się już nie jedzie po drodze, w której GPS nie łapie i nie wiemy, czy przypadkiem ona prowadzi gdzie indziej, niż zamierzamy jechać. I takie właśnie odczucie towarzyszyło nam, jak patrzyłem na te wszystkie firmy, które powstają i na papierze to było wszystko fajnie, bo to duży przyrost kapitału, ale ilość błędów, za które później trzeba odpowiadać, była horrendalna. No i się zaczęło od tego Ursusa, bo coś nas podkusiło, żeby zgodzić się na inicjatywę ministra przemysłu, który stwierdził, że uratujcie tę firmę, bo założono agencję do spraw rozwoju przemysłu, która miała 0,0 pieniędzy na koncie. Więc potrzebni byli ludzie tacy jak my, prawda, żeby włożyli swoje pieniądze i żeby to ruszyło z miejsca. Cały problem polegał na tym, i to jest lekcja numer dwa, że wszystko musi być odpowiednio zrobione. Bo gdybyśmy to zrobili na raty, płatność 15 lat i pożyczone pieniądze na duże odsetki, to było ok. Natomiast niestety pieniądze zostały złożone w jednym czeku jednorazowo i się zrobił problem. Skąd oni mają te pieniądze? No dla nas tym problemu nie było, bo było tyle firm, zarabiały, bierze się z jednej, wkłada się w drugą, obieg kapitału jest. Na drugi dzień już od razu kontrola NIK-u, wszystkie kontrole świata się zaktywizowały, no bo od tego są, żeby sprawdzić, skąd ci ludzie mają te pieniądze w jednym czeku, prawda? I ja wtedy pomyślałem, że to jest chyba początek końca, bo przecież nie będziemy robić striptizu i wyjaśniać wszystkich naszych tajemnic handlowych. Trzeba coś powiedzieć, no bo w tym momencie jest to pytanie bardzo konkretne. Kolebka Solidarności, 100 tysięcy ludzi i sobie jakiś baksik przychodzi i płaci jednym czekiem i kupuje wszystkie traktory, żeby uratować tych ludzi, którzy wcale nie byli szczęśliwi z tego powodu. Jak tam poszedłem wśród załogi, to co usłyszałem, to mnie oziębiło i nauczyło rozumu, że nie należy ludzi uszczęśliwiać na siłę. I w tym momencie się zaczęło, wszędzie, po całym tym. To było dobre, bo się nauczyliśmy, jak po prostu wychodzić z tej sytuacji całą. Żadna kontrola nie znalazła nic. No, przepraszam, znaleźli, że nadpłaciliśmy podatki, ale nie oddano tych podatków, więc nadpłaciliśmy, nie ma żadnych ubytków mienia, wszystko idzie dobrze, dobrze, dobrze. Przez miesiąc, dwa, trzy, ale już wiemy, że po prostu ja czuję, że to ciśnienie cały czas narasta, więc cała aktywność poszła w zabezpieczanie firmy pod kątem obrony przed kontrolami, czyli wszystkie dokumentacje, sprawdzanie poczwórne, dzielenie na departamenty, żeby po prostu nie było jakichś zaniedbań. I finał był taki, że teraz tak trochę przeskoczę, bo to wtedy nie rozumiałem, co się działo w ogóle. Jeszcze raz, były ginekolog, który uciekł na laryngologię, chciał zarobić $100 na miesiąc, zarobił 15 tysięcy i teraz zarządza jumbo jetem i musimy to jakoś wylądować, prawda, bez instrukcji pilotażu. Nie wiedziałem, o co chodzi, bo skoro wszystko jest w porządku, dlaczego coś jest nie w porządku. I później, jak przyjechałem, zacząłem czytać różne rzeczy. Na przykład pierwszą rzecz, którą mi wpadło, to jest w sieci napisał Gadowski, walnęliśmy ich RDB. To było tak, gdy oni nam wywlekli FOS, to przecież nie mogli się spodziewać, że pozostaniemy bierni. Walnęliśmy ich RDB, mówi jakiś tam szef WSI. Se myślę, kurczę, co to jest WSI? Ja w życiu nie słyszałem o takich organizacjach, jakaś, nie wiem, firma czy co. I dopiero potem się zacząłem retroaktywnie uczyć historii, że to jest to, co wiemy, że to jest. Ale dalej jakoś tak specjalnie mi to nie pasowało, no bo co ma WSI do działalności RDB, walenia ich za coś tam i tak dalej. Mówię, nie, to nie. I w prezencie były premier Bielecki popełnił wywiad, w którym napisał w książce Za kulisami III RP, mówi tak, RDB nie rozwinął się dlatego, że myśmy rządzili, okej, okay. To my go najpierw operacyjnie, a potem wszelkimi innymi środkami prawnymi zlikwidowaliśmy. I tam potem opisuje, że się spotkaliśmy rzeczywiście w Ursusie, bo była taka konferencja, gdzie jak premier były opisuje, ja reprezentowałem załogę, co jest prawda i dał mi komplement, że jako jedyny wiedziałem, o co chodzi i przedstawiłem plan restrukturyzacji Ursusa, że po prostu jest to bardzo prosta rzecz, że wszystko bazuje na rynku. Jak nie ma sprzedaży, to nie ma firmy. To sobie można produkować, zatrudniać ludzi. My mamy sprzedaż, my mamy wyjście, weźmiemy te wszystkie traktory, sprzedamy w ciągu 1-2 miesięcy i uruchomimy to wszystko, a pieniądze na rozruch, i tu mnie podkusiło,
opisałem wspaniały mechanizm, który był możliwy. Uwaga, był możliwy, ale niekoniecznie mógł być zastosowany, czyli oscylator, który jakoś tak przyrósł w nomenklaturze wszędzie, gdzie mówię oscylator, jakoś się dziwnie ludzie uśmiechają. Przecież to jest z fizyki jądrowej, zjawisko przepływu kapitału ze strony z punktu A do punktu B. Tak? I wytłumaczyłem, że skoro jest 30%, młodsi tego nie pamiętają, na miesiąc w odsetkach, 30% na miesiąc, na walucie LIBOR, czyli tu 30%, tu 6%, zamrożone płace, czyli nie ma druku, i nie ma druku pieniędzy. To była operacja, żeby stłamsić tak zwanego czarnego dolara i żeby zahamować tak zwaną hiperinflację, co się udało w ciągu miesiąca. To powstaje problem, że banki płacą po miesiącu wasze czeki. Dlaczego? Bo jak ja jestem dyrektorem banku, który nie ma pieniędzy, to jako bank, jak dostanę wasz czek, na przykład 1000 zł, to przez miesiąc mogę wydać obligacje na 10 tysięcy złotych, tak? Czyli pożyczać. I tak się banki właśnie zaczęły rozwijać bezkapitałowo, czyli ten jakiś tam pierwotny kapitał lekko przytrzymać przez miesiąc. 90% idzie piętro wyżej, potem się to rozjeżdża. Jak to policzyłem, to tam było 18 000% przyrostu na jednym czeku. Nieźle. No ale takie były założenia i to było dozwolone. W związku z tym, skoro myśmy zaczęli mieć import telewizorów, zaczęliśmy od zera, a potem było ich 300 milionów dolarów, czyli duże sumy, i mamy zator na 30%, bo obrót kapitału był w ciągu 3 miesięcy, czyli pieniądz wchodził i wracał w postaci odzysku, no to 100 milionów było zamrożonych. Przez to tylko, że banki trzymały nasze pieniądze. Plus banki chciały trzymać nasze pieniądze, w związku z tym po co walczyć z bankami, jak można im te pieniądze dać. No i powstała ta słynna koncepcja, żeby przeciwdziałać zatorom płatniczym. Nie żeby zarabiać odsetki, ale żeby przeciwdziałać. Natomiast do premiera w tym słynnym moim exposé rzuciłem hasło, że gdyby stworzyć agencję rozwoju przemysłu i finansowy dział, który zajmuje się pomnażaniem tych pieniędzy przez bank, czyli czek wchodzi, wychodzi i tak dalej, i w ciągu, załóżmy, jednego dnia zarabiamy 100%, bo to było technicznie możliwe, no to wtedy przemysł miałby pieniądze z banków, prawda? A pieniądze dalej by leżały w bankach, w związku z tym byłaby to linia kredytowa do rozpoczęcia koła zamachowego na eksport i produkcję czegokolwiek agencja przemysłu chciałaby sobie tam rozwijać. Chodziło o bizony, chodziło o ciężki przemysł, po prostu on stał, on był zbankrutowany. I w związku z tym myślałem, że w dobrej wierze, jeszcze z tym poszedłem do gazety bankowej i dałem wywiad. Nie róbcie nigdy tego, proszę. Tu powiem drugi dowcip. Ptaki sobie lecą tam przez... Ja mieszkam teraz w Izraelu. Ja teraz mieszkam w Izraelu. I Izrael jest takim krajem, gdzie ponad 500 tysięcy ptaków przelatuje nad głową nam. I była burza, potopiły się, jednego fala wyrzuciła na brzeg. I przeżył, ale jest zimno. I mówi, jak dożyję do wschodu słońca, gdzie będzie ciepło, to się rozgrzeje i będę żył. No i tak czeka. I wyszły z kibucu krowy. No i tak idą te krowy. Jedna się załatwiła na tego ptaka, więc, że tak powiem, termalnie go uratowała. No i on przez główkę wystawia i tak śpiewa sobie. I raptem pies, który pilnuje tych krów, wraca i widzi, co śpiewa, i mu łeb urwał. Jaki z tego morał? Po angielsku to by było tak: if you are in deep shit, don't sing. Po polsku, jak jesteś w dużym, prawda, problemie, to nie śpiewaj. Nie wolno, dlatego że po drugiej stronie stoją ludzie. Ludzie, którzy są przemęczeni, którzy mają na głowie państwo, którzy są urzędnikami. Tak jak mój premier, na którego zresztą głosowałem, i to było, złamał mi serce totalnie. On to zinterpretował, i jego doradcy, którzy też nie mieli być może dużo czasu na konsultacje. I to później wyszło w dokumentach, że myśmy zawłaszczyli, czy próbowali 5% PKB. Kochani, 5% PKB w startowym momencie rozwoju gospodarki to jest wyrok śmierci. To się włącza czerwony guzik i ja się nie dziwię, że później husaria pojechała po nas i że trzeba było, że tak powiem, z oddalenia przeżywać kilkadziesiąt lat, zanim odkryć te proste fakty, że one były trochę inaczej zinterpretowane. To jest pomyłka urzędnika w percepcji tego, co się stało, i w tym momencie dzisiaj na bazie 500 tysięcy stron papierów, różnych dokumentów, które zdobyłem, no dzięki Bogu mamy komputery, bo wcześniej to taczkami woziłem, jak się przemieszczałem z miejsca na miejsce, to jeden człowiek, ja, 500 tysięcy dokumentów,
półtora roku pracy. Niezłe osiągnięcie, prawda? Bomba termojądrowa, jeżeli chodzi o zaangażowanie administracji. Przez jeden błąd, przez to, że się nie było transparentnym, nic innego nie było problemem. Kilka tysięcy firm nie było problemów klasycznych z VAT-em, z podatkami, z czymkolwiek. Tylko jeden błąd w interpretacji i potem zarzut przez 23 lata zaboru mienia wielkiej wartości, jak to było, systemu bankowego, czyli społeczeństwa. I teraz trzeba z tym żyć. Nie ma możliwości obrony. Nie ma możliwości odwołania się. Proszę o listy gończe, chcę przyjechać. No to jedyna droga była taka, że jak przyjadę, to Rakowiecka, jak mnie zamkną, to wtedy będę mógł się bronić. Jakoś tak ciężko się bronić, jak człowiek nie jest wolny, prawda? Bo podstawowym atrybutem obrony to jest dobra wola i chęć konfrontacji z sytuacją. I kosztowało to 23 lata. Po 23 latach prokuratura i wyrokiem prawomocnym sądu zmieniła kwalifikację prawną. Oczywiście tego w mediach nigdzie nie będzie i nie ma, bo to media nie są od tego, żeby pisać, że tam urzędnik się, nie wiem, że coś się zmieniło na lepsze. I zamieniono, że to, no bo nie było ani jednego podmiotu, ani osoby, która wniosła roszczenia. Nikt nie wniósł roszczeń. To była sprawa bezroszczeniowa z tak zwanego powództwa cywilnego, publicznego prokuratury. Żaden bank nie wniósł o zwrot czegokolwiek, jakiejkolwiek sumy, żadna osoba prywatna. I w związku z tym prokurator uznał, że skoro nie ma poszkodowanych, nie ma ubytku mienia, więc ten paragraf nie pasuje. Tam wymyślił jakiś inny paragraf, że mogliśmy bankowi powiedzieć o tych czekach i tak dalej, ale to już jest sprawa między obywatelem a obywatelem, bo bank był własnością jednej osoby, a nie państwa, skarbu państwa. W związku z tym no happy end jest taki, że żyję, że ktoś to ogłosił i że mogłem wreszcie przyjechać i skonfrontować tą sytuację i w tym momencie czytać te 500 tysięcy stron retroaktywnie, uczyć się historii własnego życia, że ten wypadek samochodowy, to się jedzie szybko i raptem jest drzewo i ten właśnie moment kontaktu z drzewem, w tym momencie z moim premierem. I przez 23 lata nienawidziłem wszystkich, którzy myślałem, że są sprawcami mojego nieszczęścia. Wszystkich. Człowiek jak jest na wygnaniu, jeżeli jest pozbawiony możliwości obrony i opluty, no bo to było do 50 tysięcy artykułów jeszcze zbierałem, a już potem mi się nie chciało. Wiecie, takiego szaueru w mediach nikt nie jest w stanie wytrzymać. I tutaj, gdyby nie moja rodzina, to rzeczywiście bym skończył jak tam niektórzy, których tutaj cytowaliśmy. Po prostu jest ściana, nie ma rozwiązania, życie się kończy, sens egzystencjalny tutaj się zamyka i przeżywałem to wiele razy. Także nauka dla każdego z was. Nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. Każdy z was, jak się już dotknął tego słowa biznes, bez względu na to, co znaczy, to będzie miał konflikty. Czasami takie, że nie ma rozwiązania. Nie warto się poddawać. Trzeba walczyć do końca, bo jak na moim przykładzie wynika, nawet po ćwierćwieczu, wszystko się może skończyć. Także nie mam pretensji do premiera, bo gdybym był na jego miejscu, to samo bym zrobił. Po prostu to był zbieg okoliczności. Nie było zaangażowania kogokolwiek personalnego, ale sprawa była taka, jaka jest. Chciałbym tutaj dotknąć pojęcia afery, bo sobie zrobiłem doktorat na ten temat. To wszystko afera RDW, afera mięsna. Co to jest afera? Zastanówmy się nad tym. Co to jest afera, a czym nie jest? Więc tak, ja to wziąłem z Wikipedii, nic wielkiego, że koncept nie jest to pojęcie prawne, ale jest to pojęcie stricte medialne, które odziedziczyliśmy po przodkach. To już za cara się to robiło. To nawet nie komuniści to wzięli od cara. Że jest problem, trzeba nagłośnić medialnie, potem ludzie biorą kije, rozliczają się, potem policja wchodzi, że ludzie się zdenerwowali i jeszcze raz się rozliczają. To jest medialne pojęcie, to nie jest prawne. Jest to kontrowersyjna sprawa w mediach o dużym zasięgu, czyli muszą być media i duży zasięg. Jak nie ma dużego zasięgu czy mediów, nie ma afery. Używane przez inicjatora jako element, ja bym to powiedział, manipulacji w procesie socjotechniki. I jest celem publicznego wywołania, publicznego zgorszenia i oburzenia. To są skutki prawne, które każdy z nas jest narażony. Niestety. Tak jak na wojnie każdy jest narażony, że dostanie kulę w pewną część ciała, bo na tym polega bitwa, że to jest wojna. Sprawa afery
i jest najbardziej bolesną dla każdego z nas. Bo tak jak tu słyszałem, kontrol, prawda, zarzut, coś tam, a na samym końcu okazuje się, że wszystko jest w porządku. Ale jak ten temat wyjdzie w media i wszyscy zaczną nim żyć, to jest to nie do obrony. Dlatego, że później nawet się stwierdzi, że jestem czysty, czy jesteś czysty pod względem zarzutów, ale nikt na to już nie zwraca uwagi. Dlatego skutkiem ubocznym wszystkiego, co robimy, jest możliwość zafunkcjonowania tego mechanizmu. I to jest jak gdyby odrębny temat na wykłady, ale wszystko, co robimy, składa się z perfekcji. Ja sobie tutaj pozwoliłem na taki model matematyki. Uwielbiam to. To jest teoria wielkich liczb. Jeżeli do potęgi 365, czyli codziennie załóżmy, robimy 1% więcej niż norma przewiduje, na samym końcu mamy 3700% nadmiaru. 1%, to pomnażanie tego samego. Natomiast jeżeli 1% trochę mniej niż norma przewiduje, na samym końcu mamy z kapitału wejściowego 3%, 97% nie ma. I to się przekłada na wszystko, co robimy, bo na samym końcu kontrol przychodzi i sprawdza rezultaty. Pożyczył, oddał, zrobił. W związku z tym jedynym ratunkiem dzisiaj dla mnie, mi się wydaje, we wszystkim, co się dzieje, jest robienie 120% normy, 150%. I takie normy narzucamy każdemu pracownikowi. Ja mówię, hej, ja już nie zamierzam drugi raz, przez to, że ty robisz 99%, skończyć w ciężkiej sytuacji życiowej. Po prostu mój los zależy od twojej pracy, od pracy twojego departamentu, więc albo będziemy pracować 150%, bo jak będziesz miał jeszcze upadek, to jeszcze będziesz ponad normą, albo się rozstajemy. Dlatego, że na samym końcu, jak przyjedzie urzędnik, który może się nie znać na niczym, który jest częścią tego systemu, jest jakąś tam osobą zatrudnioną i zacznie w czymś drążyć, to na przykład stwierdzi, że ten korek ma inny kolor niż założenie, a to nie jest moja sprawa, żeby pilnować, jaki ma kolor. Czyli perfekcja we wszystkim, co się robi. Na bardzo, że tak powiem, maksymalnym wydaniu. I w tym momencie sobie takie rysujemy krzywe. Gdzieś tam się zaczyna problem. Jeżeli go nie zidentyfikujemy, nie wyprowadzimy tej prostej do góry, no to w tym momencie kontrola społeczna, w której częścią wszystko to, co nas otacza, jest system nakazów, zakazów, sankcji, spada nam na głowę i tego się boimy. To jest bolesne. Sankcje. Dopóki nie ma sankcji, to wszystko jest ok. Natomiast jak zaczną się sankcje, to potem są pytania, dlaczego, co i jak. Także retroaktywnie patrząc na siebie w tych 7 ostatnich minut, ludzie, jak ja miałem wtedy włosy. Biznes jest skomplikowaną rzeczą. Nawet jak się sprzedaje 5 suszarek dzisiaj. I to wszystko przywala. Jeżeli się uczymy jedni od drugich, kiedyś tego nie było, no to ma się szansę wypracowania pewnego modelu, w którym będzie to kwestia sukcesu. I tutaj jest taki jeden z takich ikonograficznych moich pomysłów, że nasze życie powinno polegać na tym, że my jako jednostka, ja jako jednostka mam jak gdyby 4 koła w tym szybkim samochodzie. Jak szybki samochód służy do szybkiego przemieszczania się i jest to tylko możliwe, jak te 4 koła są symetryczne i dobrze napompowane równomiernie. Czyli kwestia emocji, procesów, strategii i kreatywności powoduje, że na samym końcu jest spełnienie. Teraz, jak mi coś nie wychodzi i mam stres, to moje emocje przerastają wszystko inne. Zaczynam się bać, zaczynam myśleć irracjonalnie, zaczynam robić błędy i w tym momencie to jedno koło wygląda jak od Ursusa traktora, a te wszystkie inne jak od jakiegoś rowerku dla dzieci i zaczyna się system zapadać. I to była najprostsza lekcja dla mnie, żeby wyjść z wszystkich kryzysów. Bez względu na to, jakie jest napięcie, jaki jest problem, którego nie umiem zrozumieć, muszę przeanalizować wszystko, muszę tą analizę przelać na kreatywność i muszę uspokoić swoje emocje. Bo to jest nasz największy wróg, każdego z nas. Potem są choroby psychosomatyczne, wylewy, zawały i wszystkie inne w środku rzeczy. I tym płacimy, własnym zdrowiem, za sukces. Bo chcemy iść do przodu, chcemy to robić uczciwie, chcemy znać wszystko, a to jest niemożliwe. I w tym momencie dotykamy takiego punktu, że nasz organizm się spala. I to jako lekarz mogę powiedzieć, że 90% moich przyjaciół w biznesie właśnie się spaliło poprzez to, że nie potrafili tego mechanizmu zachować. Także nie warto ryzykować życia, dlatego żeby mieć 15 tysięcy dolarów. A, ja jeszcze miałem jedno marzenie, żeby sobie kupić fortepian i kupiłem, także z marzenia zrealizowałem. Natomiast wszystko inne to jest po prostu
samo życie. Życie polega na tym, żeby być szczęśliwym i żeby odnosić sukces. Ale ceną sukcesu są też porażki, są przegrane bitwy. I nauka, jak wyjść z tych przegranych bitew, daje nam możliwość, żeby być czempionami w naszym życiu. I jeździć takimi samochodami. Ale jest pytanie, czy to jest prestiż, czy to jest szpan? Czy zależy nam na tym, żeby takim samochodem pojechać na zakupy? No on jeździ 300 km na godzinę, natomiast jak coś się stanie, to już z takiego samochodu nie wyjdziemy żywo. Czy jeździ czymś takim, co daje nam prestiż, ale niekoniecznie już musi być szpanem? Bo jeżeli jesteśmy w biznesie, no to należy to pokazać, to jest szacunek. I w związku z tym wszystko, co się dzieje, podstawą jest, po co to robię? Czy chcę sobie kupić fortepian i mieć święte życie, czy chcę być człowiekiem, który kupuje, zbawia Ursusa, a potem się naraża na 30 lat poniewierki, dlatego że przekroczył barierę dźwięku. Ja życzę w tych ostatnich minutach każdemu, żeby nikt nie wpadł w sidła medialnych afer z powodu tego, że jakiś urzędnik z takich czy innych względów uruchomił takie czy inne mechanizmy, tylko żeby zawsze był nagradzany za to, co robi, dlatego że w tym momencie takie jest założenie tego, że każdy z nas tu przyszedł, że każdy z nas chce się czegoś nauczyć i ja też, bo dla mnie to jest wielki zaszczyt dzisiaj być tutaj po 25 latach emigracji i dzielić się pozytywnym końcem swojej bardzo negatywnej historii z przeszłości. Także dziękuję teraz za uwagę. Będzie 20 minut przerwy. Później jeszcze będę kontynuował i będzie czas na pytania. Także dziękuję bardzo. Dobrze, więc przykre części już są za nami. Pogoniono mnie trochę, byłem z dala. Ktoś mi zadał pytanie, jakie są moje najbardziej ulubione książki. Tu chyba nie buczy. Gdzie mam stać? Tu? Okej. Okay. Więc oczywiście mówię Biblia, ale to nie jest taka zwykła książka. I Hrabia Monte Cristo, a zwłaszcza ostatni rozdział. Także jak tu przyjechałem i wszyscy się pytali, co ty tu robisz? Uciekaj, bo czułem się jak krowa, która przechodzi przez płot elektryczny i powiedziano im, że nie kopnie. Nie? To takie wrażenie było fajne. Ale najważniejszy w naszym życiu jest ostatni rozdział. Bo jeżeli pozwolimy na to, że my go nie napiszemy, no to w tym momencie zostajemy do końca życia poranionymi ludźmi, którzy są, patrzą wstecz i 25 lat, wiecie, jak tak sobie myślałem, tak 10 lat przeszło, okej, to jeszcze wytrzyma, 15. Teraz to, gdyby nie to, że się jest hiperaktywnym i trzeba iść do przodu i robić i po prostu tworzyć, to w pewnym momencie życie nie ma sensu. Nie ma sensu, no bo tyle się straciło. I dopiero w Izraelu ja zrozumiałem, jak bardzo się myliłem, dlatego że jak zacząłem pomagać ofiarom Holokaustu. Pamiętacie, że brałem udział w operacji tak zwanej MOST, czyli przewiezienie pierwszej fali Żydów, imigracja historyczna z byłego Związku Radzieckiego do Izraela. I później zobaczyłem, jak oni się ciężko adaptowali, znaczy i łatwo, i ciężko. Młodzi bardzo szybko, a starsi w ogóle. I tak trochę na zasadzie odruchu, żeby się czymś zająć w międzyczasie, wszedłem w to. I zacząłem działać od zera i powstała organizacja Helping Hand Coalition, która dzisiaj zrzesza 250 organizacji zrzeszających wszystkie ofiary Holokaustu, getto survivors, obozy koncentracyjne, weterani plus imigranci z Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Średnia Azja, Afryka i tak dalej, czyli w zasadzie wszyscy, którzy przyjechali do Izraela. Ja jestem przewodniczącym po tym impakcie medialnym i zniszczeniu wizerunkowym, dla mnie to był cud, że ktoś mi zaufał. To była moja szansa. I w związku z tym biznes to jest jedno, ale wejście w ten inny świat ludzi, którzy mnie nie znali z poprzedniego wcielenia, pozwoliło się odrodzić. Każdy z nas musi mieć kilka środowisk, bo jak się nam zawali w jednym, musimy mieć środowisko, które nas przygarnie. Może to być kościół, może to być grupa modlitewna, może to być klub golfowy, może to być wszystko, ale po prostu jeżeli my jako biznesmeni nie mamy trzech alternatywnych środowisk, przy pierwszej torpedzie idziemy na dno psychicznie i się nie pozbieramy. Są rozwody, są samobójstwa, są choroby psychoorganiczne, tym płacimy. Taki jest, sobie taki zawód wybraliśmy, więc po prostu nie miejmy pretensji. Ale ratunkiem jest inne środowisko.
I trochę o Izraelu, no bo tak, Polska, pan premier miał inne zdanie na nasz temat, na szczęście później prokuratura jakoś tak przed upływem przedawnienia. Ja cały czas walczyłem, żeby nie wyjść w przedawnienie. Dla mnie to było najgorsze, a to ten, któremu się udało, prawda, że uciekł i go nie złapali. Dlatego jak mi ogłoszono w Kaliszu wyrok, i to było dzień przed, tutaj jest właśnie takie urzędnicze myślenie, tak, zmienia się nowelizacja prawa i tam się coś zmieniło, że jak dzień wcześniej to ogłoszą, to przed nowelizacją, to wchodzę w proces i mogę się udowodnić procesowo, że jestem niewinny. No to ja chcę w to iść. W przeciwieństwie do prawników, którzy mówili, słuchaj, dawno cię tu nie było, najlepiej, żeby to było dzień po. No i dzień po nowelizacji, zmianie, przekwalifikowanie mojego uczynku, że to w zasadzie nie można, bo jeszcze mi zostało, że własną firmę okradłem. Że nie można samego siebie okraść, w związku z tym jest zmiana na coś takiego i przedawnienie, tak? I ja dostałem zawału serca w tym hotelu. Po prostu mnie to tak walnęło, po 25 latach walczenia, żebym sobie wyszedł. I tak jak tutaj właśnie mój przedmówca powiedział, że pan sędzia ogłosi, panie Andrzeju, nam jest tak przykro za wszystkie cierpienia, które pan przeszedł. Ja pana w imieniu administracji państwowej przepraszam, zmieniliśmy paragrafy, jest pan niewinny. I tutaj wychodzimy i te kamery z uśmiechem, prawda? A to było, panie Andrzeju, przedawnienie. No i teraz co dalej? No i tak wychodzę w te kamery, się tak chwieje lekko. No i pytanie oczywiście, co pan sądzi? Nie, to zawsze takie pytanie jest, co pan myśli? To jest taki najgorszy moment zwierzenia się, co się myśli, ale trzeba być zawsze przygotowany, więc ja mówię, jestem rozczarowany, bo nie wiem, czy się chyba będę odwoływał, ale mnie to nie satysfakcjonuje, więc to tak poszło, prawda, ups. Przedawnienie, w Wikipedii zostaje, że przedawnienie, kiedyś to wyrąbię, prawda, bo to będę miał się tym czas zajmować jakimś tam wizerunkiem, ale generalnie w kręgach polityków, w kręgach sędziów i tak dalej, wszyscy wiedzieli, że temat umarł śmiercią naturalną. Więc sobie mogłem wrócić, zacząć działać, rozwijać pewne tematy między Polską a Izraelem, co jest paradoksem w mojej sytuacji. Bo powinien być gdzie indziej, robić coś innego. Ale się pootwierały drzwi i jako osoba, która była 25 lat tam i obserwowała tamten kraj bardzo blisko, a będąc jednocześnie obserwując Polskę, stałem się fachowcem od spraw polsko-izraelskich, tak? No bo przy całym szacunku do, zawsze mówię do ambasadorów, do waszego zawodu, to wy ciutkę jesteście do tyłu z tą wiedzą, która jest taka praktyczna. I bardzo dużo tematów się otworzyło, między innymi medialnych. I to jest ten mój ostatni rozdział hrabia Monte Cristo. Wszedłem w media, telewizja, zasięg 500 milionów ludzi, jedna z naszych partnerki stacji, 87 satelit nadaje i do 18 tysięcy stacji naziemnych. Więc jest to fajne. Czyli mogę sobie robić filmy, o czym chcę, jeden wam właśnie pokażę, żeby taki happy end był. Czyli to jest, będzie film o imprezie na 70-lecie zakończenia wojny, która była w Izraelu, której nasi wszyscy tam liderzy tych organizacji z całego świata przyjechali. No i trochę wam pokazać Izraela tak przez kilka minut w ramach przerywnika. Bo taki ciężki jest temat, prawda? Te kontrole tam czatują na każdego z nas i czytają tam, na kogo by napaść, prawda, i sprawdzić. Także na samym końcu to, co ja chcę pokazać, to też jest wynikiem pewnego dzieła i to wszystko musiało być zrobione tak, żeby żadna kontrola się nie przyczepiła. Także to jest pozytywny film. Bardzo proszę.
To jest moje podsumowanie tematu kontrole. Było, nie było, było ciężko, ale na samym końcu jest dobrze. Dlatego, że jak postawimy ostatnią kropkę nad i w naszej opowieści, to po prostu o to w życiu chodzi. To, co pokazałem, chciałem trochę folkloru izraelskiego przedstawić, bo trochę pytań było. Trzeba się otaczać szczęśliwymi ludźmi, bo smurfów marudów, taka bajka kiedyś była dla dzieci, smurf maruda, zawsze mówił, nie wyjdzie, niedobrze i tak dalej. Odcinamy się od nich. Po prostu to są ludzie, którzy zabierają nam energię życiową. Od bardzo krytycznych ludzi odcinamy się od nich, bo oni zawsze pokażą na przykład, że jutro mogę dostać zawał serca. To ja bez tej osoby wiem, że mogę, to po co mi słuchać takie rzeczy. Jeżeli chodzi o osoby typu intrygantów, odcinamy się od nich, bo zawsze jakieś tam relacje się między ludźmi wytworzą i na samym końcu te osoby spowodują, że to, co inwestowałem, się rozjechało i nie dochodzę do celu. Od wszystkich ludzi, którzy nie mają wizji, odcinamy się od nich, no bo jak można od kogoś wymagać, żeby grał na fortepianie, jak po prostu nie ma wizji, jak to zrobić. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby tworzyć, pomnażać, kumulować kapitał, inwestować, następnie znowuż wypracowywać zyski, znowuż inwestować, uczyć się na błędach, bo życie się zmienia. W naszych czasach gospodarka światowa to było około 10 trylionów dolarów. Tryliony w naszym systemie to jest co? Bilion, tak? Dzisiaj. Nie, bo to są te podwójne systemy miary. Nie, tu nie chcę się pomylić, bo wiem, że tutaj jest takie ten. Dzisiaj to jest 70. Jest firma, nazywa się DTCC, Depository Trust Clearing Corporation.com, łatwo znaleźć. Wykazała w swoim bilansie za dwa lata do tyłu 1,8 kwadryliona dolarów, po angielsku, po polsku będzie. W każdym razie 200 razy więcej niż obrót światowej gospodarki dzisiaj. 200 razy. To jest oscylator, panowie. I o czym to świadczy? Że wszystko przyspiesza. Przyspiesza system wytwarzania kapitału, narzędzia do tego. To już nie jest ten świat jak 25 lat temu. Kiedyś na przykład dużym biznesem to było posiadanie kopalni, nie wiem, uranu, złota, tam Ursus. A dzisiaj ja pamiętam, jak nasi przyjaciele wymyślili tego Waze'a, to jest taka aplikacja, potem był Janosik i tak dalej, po polsku Waze, czyli Waze, i sprzedali go za miliard dolarów Google'owi chyba 2-3 lata temu. To było wielkie wow. Jakaś aplikacja na iPhone, miliard. Ale później już jak WhatsApp się sprzedał za 19 miliardów dolarów Facebookowi, to już nie było takie wow, to już było normalne. A dzisiaj Uber, ile jest wart? 50 miliardów dolarów. Kochani, świat się zmienia, wszystko się zmienia, system wartości się zmienia. W związku z tym system kontroli też się zmienia, bo on musi być odzwierciedleniem tego, co się dzieje, prawda? On musi być. A ponieważ jest taki napęd technologii,
System kontroli to już nie są i nie będą ludzie, którzy sobie siedzą i tam papierki przeglądają, tylko po prostu to będzie bardzo skomplikowana machina do monitorowania wszystkiego w każdą stronę. I teraz podam przykład Singapuru. Ktoś z Was był w Singapurze kiedyś? Jest bardzo dziwny kraj. 50 lat temu to była kolonia wypluta z Malezji. Pierwszy przypadek historii Ziemi, że ktoś kogoś nie chce podbić i najechać, tylko go wyrzuca, prawda? I oni byli po prostu, to było takie miasteczko założone przez chyba Jamesa Raffles, port, miasto port. I tam byli Chińczycy, a Malezja to są Malezyjczycy i oni się bali dominacji i tak dalej, wyrzucili ich z tej Malezji. No i Singapur, ten rząd, tam ten premier miał, nie wiem, 35 lat, szukał kogoś, kto by ich przygarnął. Indonezja powiedziała nie, Australia powiedziała nie, Chiny powiedziały nie, wszyscy powiedzieli nie, oprócz jednego państwa Izrael. A ponieważ oni leżą w strefie wpływów muzułmańskich, nazwano to projekt Meksyko. I Izraelczycy, którzy przyjechali, ponieważ nasi chłopcy są dobrze opaleni, mamy dużo słońca, byli nazwani Meksykanie. I to było tajne przez poufne do niedawna, kiedy przyjechał już premier Singapuru i to sobie ogłosili, więc nie jest to tajna wiedza. I co się stało? W kraju, gdzie byli tylko pracownicy portowi, plujący na ulicę, śmiecący, zero kultury, czyste po prostu pogarda do cywilizacji, wprowadzono żelazne reguły gry. Za plucie na ulicę baty, za rzucie gumy i przyklejenie $500 i baty, za sikanie pod drzewem, zdjęcie i w ogóle i tak dalej. No horror. I to przetrwało do dzisiaj. Ja się pytam swojego przewodnika, co będzie, jak ten papierek rzucę na ulicę, tak żeby sprawdzić, a on się tak zajeżył, mówi, no proszę pana, to $500 będzie kosztowało. Ja mam taki projekt dla naszego rządu, bo żeby wysłać tak 1 000 000 Izraelczyków do Singapuru i vice versa i żeby te kultury się wymieszały, znaczy w dobrą stronę oczywiście, bo w Izraelu na przykład inaczej podchodzą ludzie do typu czystości, kultury, niezaczepiani i tak dalej. To był wymuszony system kar, czyli nadzór, kontrola. Ale najbardziej mnie zaskoczył mój adwokat, tam, który mi tam robi różne rzeczy, że on mówi, słuchaj, o 3 muszę iść do urzędu podatkowego. No to idziemy, nie? To patrzysz, jakiś taki budynek jak Sheraton, pianino, fontanny, w ogóle takie high life party, wszyscy elegancko ubrani, tacy happy. W Izraelu, jak spytacie się taksówkarza, żeby was zawiózł do ściany płaczu, to was zawiezie do urzędu podatkowego, bo to jest po prostu synonim, tak? Natomiast tam ja mówię, co tu się dzieje? A on mówi, to jest jedyny kraj, w którym nie ma ani jednego, który by nie chciał płacić podatków. A nawet jak coś mu nie wyjdzie, to telefon od zatroskanego urzędnika, który mówi, panie Lee, czy pan ma jakiś problem, czy pan się rozwodzi, albo może panu matka umarła, albo ma pan depresję, cyklofrenię, czy panu jest potrzebny kredyt? No bo przecież to jest nienormalne, żeby pan się spóźnił 2 dni z podatkami. Może coś się stało po drodze. To jest kraj, który przeszedł ewolucję w jednym generacji z krajów, który był gorzej niż kolonia, do czołowego kraju pierwszego świata. Ich dochód narodowy na głowie jest 3 na świecie, po Katarze, Luksemburgu, to jest Singapur. System podatkowy i kontroli jest minimalizowany. Jak studiowałem te parametry, to po prostu aż głowa boli. W każdej kategorii biją wszystkich, po prostu przyglądają się i ułatwiają ludziom życie. Ja uważam, że w Polsce też tak będzie, ale to tylko zależy od was, bo jesteście wyborcami, oprócz tego, że każdy robi swoją robotę, ale jak ludzie wiedzą, czego chcą i wiedzą, jak głosować i wiedzą, jak to wyartykułować i jakie mieć przykłady, no to ja uważam, że można zmienić sytuację tak, jak to zmieniono w Singapurze, czy też w innych krajach. I w związku z tym to, że jest jak jest, to jest jak jest, ale było gorzej. Różnica między optymistą a pesymistą jest taka, że pesymista mówi, już gorzej być nie może, ale optymista mówi, może być, może. I w związku z tym, bądźmy optymistami. Tak. Okej, kto ma pytanie? Zastanówcie się. A ja zadam pierwsze, dobra? Teraz mikrofon do ciebie wejdzie. Ja nie znam dużo ludzi, którzy gdzieś tam uciekali. Mam takiego jednego znajomego, który miał amerykański paszport. I technicznie to wyglądało tak, że sprzedał dom,
wziął dzieci, wyjechał na Arubę ze Stanów, to jest bez żadnych kwitów. Tam pożyczył motorówkę. Wszystkie dolary obwiązał dzieci w pasie wszystkimi dolarami, dziewczynom założył takie luźne sukienki, przeszli gdzieś tam przez granicę z Wenezuelą, bodajże prosili o azyl i tak dalej. Powiedz coś, jak u ciebie ten proces wyglądał? Bo to też kosztowało nie mało. Po pierwsze, ja nie uciekałem, tylko mi uniemożliwiono możliwość powrotu. Zawsze będę bronił dobrego imienia. Bo wiecie, ucieka to jest tak, jak ktoś goni i się ucieka, to się jest uciekającym, a ktoś jest goniącym. Tak? Natomiast jak się tydzień wyjechało i później się zamknęła jak gdyby granica i człowiek był zdziwiony, to było takie trochę... Potem był rzeczywiście problem prawny, bo naciski i tak dalej, ale... Znaczy, jakie było pytanie? Okej, to już w zasadzie odpowiedziałeś. Jak to technicznie wyglądało? Technicznie było tak, że po prostu jeden z urzędników zadecydował, że ma takie zdanie, a nie inne i zaproponowano rozwiązanie pod tytułem dobra, wracaj na Rakowiecką. Jak to dzisiaj mówimy, wydobywczy areszt. A potem będziemy cię oskarżać. Ja mówię, nie, najpierw oskarż się, a ja wrócę. I ta pyskówka była na on live przez telewizję, prawda, bo myśmy tam... W końcu ja mówię tak, panie prokuratorze, my się nie dogadamy, proszę do Izraela, bo ja to jakoś tak nie za bardzo, ale pan może do mnie przyjechać do ambasady. To wtedy prokurator stwierdził, że państwo polskie nie ma pieniędzy. To wtedy ja stwierdziłem, to było na antenie, że my zapłacimy. Prokurator stwierdzał, że szydzimy z wymiaru sprawiedliwości. Ja mówię, nie, bo skoro ukradłem te pieniądze, to chcę je zwrócić w postaci biletu, prawda, to nie jest szyderstwo. W końcu ekipa przyjechała i zostałem przesłuchany. Zostały im przedstawione zarzuty i to był błąd, bo gdyby nie, to by było przedawnienie po 3 latach. Znaczy, to nie był błąd, bo ja chciałem, żeby oni przyjechali. Ale technicznie rzecz biorąc, zrobiliśmy wszystko, żeby skonfrontować, no dobrze, coś jest do zapłacenia, ile to kosztuje i gdzie przesłać pieniądze, tak? Ale to był ten aspekt kryminalny, to był zamysł popełnienia przestępstwa. To właśnie taki urzędniczy wytryk zamysłu, że wszystko, co robiliśmy od tej pierwszej transakcji, 15 tysięcy, do końca, to był jeden wielki zamysł popełnienia przestępstwa. Czyli za zamysł byliśmy ścigani. Jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń, zawsze były propozycje, chcemy oddać, chcemy zwrócić, ale był ten opór urzędników. Potem on narastał, dlatego że stereotypy, bo media i wszystko, i wszyscy zaczęli wow, wow, wow. I to było never ending story, ale no i później trzeba ponosić konsekwencje, być gdzieś tam i albo wyparować, zmienić nazwisko i się rozpuścić w eterze, albo powiedzieć nie i do końca będziemy stać, walczyć i ten ostatni rozdział to będzie napisany przeze mnie, a nie przez was. Okej. Jaki procent podatku jest w Izraelu? Tam... Tak. Nie, to nie jest takie proste. Jak się jest poza 180 dni poza Izraelem, jest się w offshore'owym państwie. Jest niejednorodny system podatkowy. Dla Izraelczyków, którzy są poza Izraelem więcej niż 180 dni, nie płacą podatku dochodowego. Natomiast jeżeli są, no to w zależności od kontekstu. Załóżmy, jeżeli jestem w Izraelu i robię transakcje w Polsce i mam income tu i przewożę, nie płacę VAT-u. A podatek dochodowy jest 22% plus składany coś tam do góry i to się ciągle zmienia. Także rząd ma politykę, że bogatym pomaga, a średnim i biednym trochę więcej obciąża. Co tak powiedział? A coś takiego jak ZUS istnieje? Jest to obowiązkowe, tak. To jest ryczałt tak jak tutaj. Jest to bardzo prosocjalne państwo, bo koszty życia są horrendalne. Porównując ceny real estate, znaczy nieruchomości do... Ja zrobiłem takie sobie studia na ten temat. 88,3% są tańsze niż w Polsce, niż w Izraelu. Wynajm czegokolwiek, na przykład tej sali w ogóle. Jedzenie 70% jest w Polsce tańsze. Samochody mamy cło 127%, więc te wszystkie rzęchy, co tam jeżdżą, to mają ceny tutaj Audi i Mercedesów. Moja córka się wkurzyła, jak jej pokazałem, ile za Audi mogę wyleasingować, to powiedziała, że po prostu to jest skandal. Nie wiem, co miała na myśli, Polskę czy Izrael, ale była zbulwersowana, że to Fiat Punto, którym ona jeździ, przecież więcej kosztuje. Także mamy drogie samochody. I generalnie rzecz biorąc, koszty życia są duże, w związku z tym uciekają ludzie od
przerostu zatrudnienia, wszystko jest wypchnięcie gospodarki na zewnątrz. Izrael eksportuje w high-techu około 10 miliardów dolarów tylko. Mówi się high-tech, high-tech. Polska 12 miliardów. Okej, ale Singapur 144 miliardy. Ja sobie zadałem pytanie, tak rozmawiałem z tymi moimi tam przyjaciółmi, jak to jest, że oprócz twardych dysków ja nie widziałem niczego made in Singapur, nie? To jest też rura wydechowa dla Izraela. Oni po prostu sprzedają wszystko, jak tylko się da, przez inne kraje. Mam nadzieję, że też niedługo przez Polskę. Wysoko przetworzone technologie na bazie kooperacji regionalnej. Okej, tam kolejne pytanie? Tak, ja mam takie pytanie, bo widzimy w Francji, gdzie znamy taką zasadę, że to co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Mnie interesuje ten dany tam wątek, tutaj pan poruszył go, ale tak nie zbyt dokładnie, bo akurat siedzę też w materii papierów wartościowych, interesuje mnie temat rzeków, bo wszelkie zrealizowane pan je realizował ponownie. Ja wiem, że to było pan niedozwolone, jak to nie? No, jest o tym głośno, oni ostatnio tam ekonomicznie z Uniwersytetu mocno komentowali to, bo wykorzystywanie tej luki w systemie, chodziło tam i było tego przepływu informacji, takiego jaki jest teraz. Chciałbym po prostu, jeżeli pan może poprosić, jak to z pana strony wygląda, tak? Ze strony osoby, która na co dzień tym się zajmowała. Bardzo dobre pytanie. Lubię to pytanie. A zwłaszcza, że musicie słuchać odpowiedzi. Zawsze mówiłem do lustra. Ja mam kontrpytanie. Dobrze, mam czek. Nie, inaczej. Mam pieniądze, wpłacam je gotówką na konto, tak? Tak prześledźmy, jak to było. $1000. Mamy depozyt. W myśl prawa mogę poprosić o czek gwarantowany. Tam był taki lekki problem, że... Tak. Ale tak było. Tam w moich czasach. Nie było czeków... No, a tu porównujemy historycznie teraz. I to był jakiś czek gwarantowany, czyli on był gwarantowany, że jest kasa na moim koncie i ja go mogę mieć i zapłacić. Bo w tamtym czasie przyjmowanie czeków niegwarantowanych to było równoznaczne z przyjmowaniem papierków do cukierków. One nie miały żadnego znaczenia, żadnego regresu. Więc jak puściliśmy w rynek 200 milionów dolarów telewizorów i ktoś nam dał płatność, to miesiąc, nie miesiąc, ale ja chciałem mieć czek gwarantowany, bo tam są pieniądze. Dobrze. Czyli wyciągam sobie czek gwarantowany, to jest czek, i wkładam na drugie konto. Co się dzieje z czekiem? Jest zaksięgowany i niszczony. Po prostu jego nie ma. I teraz na drugim koncie oni rejestrują, że jest to gotówka. Zgodnie z procedurami bankowymi. Więc ta cała mitologia, która została wprowadzona przez media, że czek był wielokrotnie oprocentowany. Po pierwsze, czek nie może być wielokrotnie oprocentowany. Czek nie jest procentowanym dokumentem. Przepraszam, nie czek, depozyt. Nie, bo to jest inny paragraf. Taki czek, to był po prostu absurdalny błąd. Nie, 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 ale ja bym to wyjaśnił, bo to w państwie poszło. Ale czy ja mogę dokończyć? A potem będziemy wracać do tego. Ale to lubię, gdy dyskusja na żywo. Czyli tak, czek dajemy do banku i ja przestaję mieć kontakt z tym czekiem. Bank co robi z czekiem? No tak jak co robi, księguje, że pani Zosia mówi, że tu jest czek gwarantowany, więc pisze nam na koncie, że mamy dalej 1000 zł minus tam koszta, tak? I w tym momencie ja proszę o następny czek, następny, ten sam, i daję do banku C. Czyli cały czas bazuje na przepływie kapitału, który dzisiaj nikogo nie dziwi, bo dzisiaj to są nanosekundy, tak? Sekundy, minuty, ale nie 30 dni, panowie. W związku z tym czeki nie były problemem. Czek był nośnikiem informacji o tym, że tam gdzieś są pieniądze i to jest taki transferable, że tak powiem, system przepływu kapitału. Gdzie się robi problem? Czyli tak, jeszcze raz, czek po pierwsze nie może być oprocentowany. Jest to nośnik informacji, że gdzie są pieniądze. Czeków nie oprocentowujemy. Depozyty są oprocentowywane i to było 30% na miesiąc, czyli 1% na dobę. No to kochani, jak macie 1% na dobę, co robicie? Pomnażacie kapitał, tak? Ale w tym momencie między bankiem B a A powinno nastąpić rozliczenie online. Oni powinni sobie to zamknąć. Natomiast oni się rozliczali między sobą 30 dni. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich tymi pieniędzmi pracował. To była oscylator, ale nie na naszym poziomie.
oni robili oscylator, bo tu pracowało 30 dni, bo miał kasę, i tu miał kasę, i tu miał kasę, i tu miał kasę, tak? Czyli pomóżcie sobie tą operację, a żeby ostatni bank ściągnął z pierwszego i mówi, dobra, dajcie pieniądze, to ostatni bank płacił i kółko się zamykało między bankami. Banki wypracowywały, każdy z nich, około 400% na miesiąc na tych pieniądzach. Oczywiście, że nie mieli. Bo oni księgowali to do centrali, a centrale jeszcze dalej. No ale panowie, na tym polega system bankowy. Dlatego zostaliśmy oskarżeni o naruszenie majątku systemu bankowego. Ja mam pytanie, co to jest system bankowy? Ja mam to w paragrafie, 23 lata mnie to kosztowało. Co to jest system bankowy? Jak można go narazić na stratę? Więc ja w 92 roku napisałem poważne pismo. Mój prawnik mówi, ty sobie jaja robisz. Ja mówię, słuchaj, ja sobie jaj nie robię, bo tu jest napisane, że okradłem system bankowy. Piszemy do systemu bankowego, że chce zwrócić pieniądze. Gdzie jest konto? Przedstawiciel. A on mówi, no to chyba do NBP-u trzeba. Ja mówię, to pisz do NBP-u, bo ja się na tym nie znam. Jestem ginekologiem, który był laryngologiem. Ja tam wiem, co to jest. Jest napisane, że kogoś okradłem, więc jako uczciwy człowiek chcę oddać i mi święty spokój, nie? I tylko zamysł, żeby tam sobie wyjaśnić, czy miałem, czy nie. No więc napisał pismo do NBP-u, po 3 dniach była odpowiedź. Proszę pana, my jako NBP w ogóle do was nic nie mamy, w ogóle nie jesteśmy stroną, nic tam nie jesteście winni i w ogóle odczepcie się od nas, czyli takie liability issue, żebyśmy tam przypadkiem ich nie zaatakowali. Oczywiście nie ma systemu bankowego, ale radzimy wam zwrócić się do banku, w którym te czeki złożyliście, czyli do BHK. Ja mówię, widzisz, do prawnika już jest jakiś postęp. Ale dalej musimy znaleźć, gdzie jest ten przedstawiciel systemu bankowego. Piszemy do BHK, gdzie zaparkowaliśmy nasze pieniądze, tam się zrobił problem. Oni mówią, proszę pana, pana list traktujemy jako humoryzkę, niemniej jednak na niego odpowiadamy. To już jest dobry punkt. I tam epitety lecą przez 7 stron, ale na samym końcu, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy rozliczeni, w związku z tym nie mamy żadnych roszczeń. Ale może się pan zwrócić do własnej firmy z rozliczeniami. Czyli na samym końcu kółko się zamknęło, że system bankowy, który okradłem, to była moja własna firma. Ja to mam na papierze. I wracając do pytań, banki wypracowywały oscylatora. Ponieważ nie było systemu rozliczeń, nie wiadomo było, ile my zarobiliśmy, trzeba było włączyć czerwony guzik, żeby nas, że tak powiem, wyłączyć z gry. Po 25 latach bilans wykazuje, że banki zarobiły 18 000%. Całego wkładu nie było dużo, bo około 30 milionów, a myśmy stracili 10 milionów złotych. Ja pamiętam, żona mojego przyjaciela Baksika mówi, no to teraz widzę dwóch frajerów. Nie dość, że was ścigali przez 30 lat, to was jeszcze wydymali. Myśmy pomagali bankom, robiliśmy depozyty na ich życzenie. W PKO BP 260 milionów dolarów, bo nie było płynności, mieli 1,5 miliarda dolarów. To były początki kapitalizmu, gdzie zadłużenie wewnętrzne, na przykład idziemy po, pan Janek, tak? Milion dolarów pożyczyłem i milion się pożyczyło. Gdzie są pieniądze? Nie ma. Ale naliczamy sobie odsetki 30% na miesiąc plus, czyli stuwa rośnie. Ja się patrzę, kurczę, 100% mam przyrostu kapitału na miesiąc, tak? Centralny system rozliczeń po pół roku nie wiedział, ile jest fikcyjnych odsetek, a ile realnego kapitału. Takie były czasy. Trzeba było zresetować to wszystko. Jedną z operacji był oscylator, bo w tym momencie płynność przynajmniej wracała, że jak ja mam czek, to to ma jakąś wartość. I mnie nie interesuje, kiedy on będzie wyczyszczony, ale wkładam go do banku i jeszcze raz, czek nie może być oprocentowany, więc zapomnijmy o tej medialnej, że tak powiem, propagandzie. Natomiast depozyty były pojedyncze oprocentowane, każdy z nich. A ponieważ bankom zależało, żeby jak najdłużej mieć dostęp, więc tam powstawało to jajo, a w mediach, uwaga, ogłoszono, że to jest drogą kolejową. Wiecie, w Stanach dyliżansem szybciej by się dowiozło te czeki. To była taka trochę, mówiąc krótko, propaganda, którą notabene po tak zwanej aferze Arbi zresetowano w ciągu jednego miesiąca. Raptem wszystko wróciło do normy i system rozliczeń stał się normalnym. Także tutaj czuję się, że mamy duży wkład w bankowość, żeby jakoś to unormalizować, bo inaczej to było. Jaku, chyba chcesz coś powiedzieć? Czuję, że dostanę za złomot tutaj od pana Janka. Że to banki was wydymały, a nie wy banki, bo To, co byście robili, znaczy co banki wtedy robiły, czyli korzystały z waszych pieniędzy z powietrza, robionych z powietrza, robią dzisiaj w Stanach Zjednoczonych legalnie. A nie Jelen to robi, Bernanke robili i Greenspan. Natomiast no, dziwi mnie jedna rzecz, że przecież zwykły finansista powiedział,
czekka sięska, czyli potwierdzona, to te pieniądze już, tych pieniędzy już nie ma u was na koncie. Dokładnie. A one dalej były u was na koncie, na tym pierwszym koncie i potem deponowano jako cash, jako gotówkę na tym drugim koncie, czy tam trzecim, czwartym, piątym. To nie ma się przestępstwa. Nie. Ja nie wiem, że to wyście od razu powinni być. Ale to były inne czasy. Ale pytanie mam tak. Tak. Jaki był panów układ z Gawronikiem? O. Ja miałem kiedyś lat temu wiele proces sądowy z Gawronikiem. Gawronik mnie do sądu wziął o to, że was broniłem. Tak? Tak. No taki facet. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, czy pan czytał książkę, no, niedawno wydana, ja wydałem. Dziennik okresu transformacji Kisiela. Stefan Kisielewski napisał. Myśmy to znaleźli w Stanach Zjednoczonych, bo audycję Kisielewskiego nagrane na żywo nadawane w Radiu Chicago. Zostały spisane, wszystko to książkę wydali pani w marcu czy gotowe. Jak pan sobie ją, nie mam, ja bym panu dał, ale dużo ma o was. Jeżeli to jest na już nowa książka, to będzie w e-booku, to ja sobie ją ściągnę. No, z największą przyjemnością, bo to był nasz ulubiony, przyznał nagrodę w ogóle Baksikowi swojego razu, to w ogóle był skandal. A o Gawroniku, no cóż mogę powiedzieć, była to konkurencja w tamtym czasie, taka trochę w okresie rodzenia się kapitalizmu, to on był taki kapitalista, który tam z tymi workami te pieniądze przywoził, to było fajne. A myśmy tacy byli początkujący i marzący, żeby kiedyś dojść do czegoś. No i potem trochę tam się rozpędziliśmy i on później próbował jak gdyby, nie wiem, czy ratować, czy przejąć to RB, które tam pozostało. Także nie było żadnych jakichś takich osobistych, wręcz przeciwnie, taka była męska, biznesowa, taka konkurencyjność. Kto kogo, nie? Czy on nas, czy my jego. Ale skończyło się to, że po prostu nasze losy potoczyły się całkiem inaczej, z czego ja jestem bardzo zadowolony. A książkę przeczytam. Z największą przyjemnością, także dziękuję za. RB to było 3000 firm, tak? To ponad. Tacy padło, że to było około 5% PKB, tak? Jak nie to zajął się tym likwidatem, tak? Skoro dzisiaj jest teraz nie zakończyło się wszystko, to co się z tym właściwie stało? To jest moje ulubione pytanie. Po pierwsze, bo musimy się czegoś uczyć z życia, tak? Jak ktoś ma ochotę coś robić, to proszę zacząć od bycia likwidatorem. To jest piękny zawód. Ja też powinien być na przykład anatomopatologiem zamiast, nie wiem, bo to wtedy człowiek tak ma case i widzi, co było złe, ale nie ma odpowiedzialności. Więc tak, firmę, tak w skrócie. Ja to opisałem w jednym z artykułów, złote jajo. Najpierw mieliśmy złote jaja, ale to źle brzmi, złote jajo. Trzeba zwracać uwagę na kontekst. Czyli tak, RB było takim złotym jajem, i wiedzieliśmy, że nas już tłamszą w bankach, bo wymawiają konta i tak dalej i będzie zator, BHK. Informacja do właściciela BHK, który był jeden człowiek, jeden, prywatny, nie Skarb Państwa. Przyjeżdżaj, bo mamy zator i chcemy ci dać aktywa. Bank jest traktowany jako powiernik, tak? Tak powinno być. I ponieważ są wakacje, musimy wyjechać, żony spakowane, dzieci spakowane i po prostu z kobietami się człowiek nie dogada, jak sobie coś zaplanują, to koniec, to nie warto ryzykować. I mówimy tak, dajemy ci rozliczenia, mamy tu aktywa, tam, bierz, ale liczymy, ciągle jeszcze nie wystarcza, bo tego było 400 milionów, jak mi się wtedy wydawało, dolarów, dzisiaj to już wiemy, było 400 milionów złotych, duża różnica. I trzeba było dać udziały w ziemi. I tego nie można było zrobić w Hanowerze, więc mówi, wiesz co, weź sobie nasze akcje, udziały firm, przepisz na siebie, wyczesz to wszystko, co tam ci zalegamy i jak przyjedziemy, zwracasz nam, umowa była na jedną stronę, jednostronicowa umowa na temat rozliczeń, my, BHK, napisana na łóżku, w ogóle z błędami, no i tak się rozstaliśmy. I teraz on przyjeżdża do kraju, gdzie nie wiedząc o niczym, co tam się już działo, był wezwany na Komisję Nadzoru Bankowego i oni tam już o tym RB myślą, jakby to napaść. A mi zaraz, firma jest u mnie, jest zaparkowana u mnie w banku. Był szok,
Ministerstwo Finansów lekko się tam, pan Stefan Kawalec był wtedy. I jak to? No tak to. No a pan nie chce oddać? On mówi, no nie, bo to jest moja firma, tak? To jest mój układ z nimi. Potem była rozmowa z panem Janem Krzysztofem Bileckim, który to samo pytanie zadał, powiedział, my mamy problem, my chcemy tą firmę, a bank powiedział nie. I czego media nie podały, tak samo musiał wyjechać, ale po cichu. Natomiast do banku wjeżdża komisarz, wysłany przez NBP w tym czasie. I komisarz mówi, no jest problem, macie sumę bilansową zaburzoną. No to normalna procedura jest taka urzędnicza i tutaj już o urzędnika z powrotem, że musi być program naprawczy. No tak, masz problem, no to masz tydzień czasu, kolego, i pisz mi tutaj, jak chcesz uzdrowić ten swój bank. No to ty mi piszesz, że masz, no okej, Arbi cię obciąża, ale bank BHK miał jeszcze Okocim, Żywiec, 12 gazet, porty lotnicze w Katowicach. Także oni mieli tych aktywów na miliard dolarów, czyli milion, bilion dolarów, tak? Miliard, dobrze. Na miliard dolarów. Bilion. Milion. Kurczę, bilion, tak. No to w czym problem? Tu brakuje 400 milionów złotych, tu milion, to się tam coś obcina i jest bank uzdrowiony. Jak właściciel przyniósł program na trawszy, powiedział, bank będzie przejęty. Mhm. Czyli tak zwana pierwsza nacjonalizacja prywatnego banku nastąpiła i z tego komisarza zrobiono likwidatora jednoosobowego, który zaczął likwidować bank. Przez pierwsze pół roku nic nie robił, bo on miał swój bank i mówi, panie, mi tu kazali to coś robić, to coś robię, nie? Ale to, co mnie to obchodzi. I później wprowadzono likwidatora RB. Zamiast rozwijać firmę, która była w uderzeniu, miała rynki, wszystko, zaczęto ją likwidować. Likwidacja trwa 23 lata, to jest rekord świata. Prawda, firma rozgrabiona przez dwóch tam takich, co uciekli, 23 lata likwidowana, tam koszta likwidacji tylko osobowe to jest kilka milionów złotych i z nadwyżki, uwaga, zostało ponad miliard złotych. Bo jak dzisiaj przyjeżdżam, tak liczymy, no mówią karne odsetki. No jakie karne odsetki, od czego? Od istniejącego kapitału. Także tu będzie taka prawna rzecz. 23 lata, przepraszam, już 25 jest likwidowany bank, jeden i drugi. Jeden i jeden likwidator to robią, tacy pretorianie, jak Indiana Jones, tam pamiętam, jak on wjechał i taki był Knight z tym prawda, 500 lat pilnował tego kielicha. I to jest historia RDB, która teraz dopiero będzie miała miejsce, ostatnia odsłona. W Izraelu jest 250 milionów złotych ugodowo po 20-letnim procesie przeze mnie wszczętym do zwrotu, więc jeszcze tych pieniędzy będzie wyżej. Także na samym końcu ten hrabia Monte Cristo to wróci na białym koniu chyba. W postaci jakichś tam pieniędzy, które rzekomo rozgrabiono. Okay, hrabia Monte Cristo jak wie, że się mścił. Nie, on, jak się mścił? Tak, no, w końcu wszystkich, co całe życie tak uczy. Ale to tak, ludzie zostali. Dzięki wielkie, Andrzeju. Dziękuję. Taka mała pamiąteczka. Dziękuję. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.